Czy masz świadomość? Każdy z obecnych tutaj wie, że niezależna prasa nie istnieje. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie ośmieliłby się ogłosić na łamach gazety własnych opinii. A gdyby nawet się ośmielił, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie zostałyby one nigdy wydrukowane. Dostaję ileś dolarów tygodniowo za to, żebym powstrzymywał się od wyrażania własnych poglądów i opinii w gazecie, w której pracuję. Wielu tu obecnych otrzymuje podobną zapłatę na identycznych zasadach. Gdyby ktoś z was był na tyle szalony, by uczciwie opisać sprawy, znalazłby się natychmiast na bruku. Gdybym dopuścił, by moje prawdziwe opinie zostały opublikowane, w którymkolwiek numerze gazety straciłbym pracę w niecałe 24 godziny. Praca dziennikarza polega na niszczeniu prawdy, łganiu na potęgę, deprawowaniu, zohydzaniu, czołganiu się u stóp mamony, sprzedawaniu się siebie, sprzedawaniu swojego kraju i swojego narodu w zamian za chleb swój powszedni, czy też, co się sprowadza do tego samego, za swoją pensję. Wiecie to wy i wiem to ja. Cóż to więc za szaleństwo wznosić toast za niezależną prasę? My, dziennikarze, jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują i kierują wszystkim zza kulis. My jesteśmy ich marionetkami. To oni pociągają za sznurki, a my tańczymy. Nasz czas, nasz potencjał i nasze talenty są w rękach tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami. John Swindon. Pisanie tekstów dziennikarskich, pisanie prawdy nie ma u nas sensu. To nic nie daje, a tylko powoduje kłopoty prawne dla dziennikarzy. Nawet jeżeli napisaliśmy prawdę, przestępcy wytaczają nam procesy i żądają odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych. A dodatkowo mogą nas jeszcze oskarżyć z paragrafu 212 kodeksu karnego i za to, co piszemy, możemy iść do więzienia. Mariusz Zielka. Przeczytałem wyrok Mariusza Zielka, rzecz warta dyskusji, na moim seminarium z socjologii zjawisk zakulisowych. Andrzej Zybertowicz. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Mariusz Zielka, dziennikarz śledczy gospodarczy, związany przez wiele lat z pulsem biznesu, autor książek, m.in. Sędzia, Człowiek, który musiał umrzeć, lobbysta. Dzień dobry Panie Mariuszu. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie Mariuszu, czy dziennikarze są intelektualnymi prostytutkami? Powiem szczerze, że jak pan przeczytał ten cytat, to nie pamiętałem go, żebym kiedyś tak dokładnie się wypowiadał jeszcze w tak ładnej formie, ale sobie pomyślałem, że to jest z jakiejś mojej książki, że dokładnie ja to powiedziałem. No na szczęście nie, bo nie, znaczy na szczęście nie byłem tak odważny jak ten człowiek, ale ja się podpisuję w 100% pod każdym słowem, które tam padło. Tak to wygląda. Byliśmy, bo ja już nie jestem dziennikarzem, nie mam władzy nad sobą od 10 lat. Dokładnie w taki sposób wyleciałem z mediów, w jaki to zostało opisane w tym pierwszym cytacie, dlatego że nie chciałem być taką prostytutką i nie chciałem w ten sposób postępować, ale mało brakowało, co było zabawne, bym się na to zgodził, bo jak dostałem propozycję obniżenia pensji i zmiany profilu działalności na działalność newsową z działalności śledczej, to w pierwszej chwili chciałem się zgodzić, a zostałem źle zrozumiany, że się nie zgadzam na te warunki. Albo po prostu od razu to było przygotowane, żebym się nie zgodził i tak bym dostał wypowiedzenie. Od tego czasu jestem poza mediami i tak naprawdę obserwuję z obrzydzeniem i z wielką, no, z wielkim rozczarowaniem kierunek rozwoju mediów w Polsce. Nie wiem, jak jest za granicą, nie obserwuję zagranicznych mediów od dawna. Staram się robić, no, myśleć po swojemu, robić po swojemu. Staram się zabierać głos w sprawach ważnych dla mnie i dla społeczeństwa i staram się to robić odważnie i staram się robić to
No, zgodnie z moim sumieniem, żeby A to tą prostytutką nie być. zaraz do tego przejdziemy, skąd pan pochodzi, skąd pan przychodzi. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj wrócić, a może pan jakieś wskazać jakieś przykłady tego, że właśnie dzisiaj jakichś tematów, gdzie nasi słuchacze zorientują się, że właśnie mamy do czynienia z intelektualnymi prostytutkami, a nie dziennikarzami. No chociażby temat, w ogóle temat rynków finansowych ogólnie, ja bym to uogólnił, ale temat kredytów frankowych, czy temat kredytów złotowych, czy temat w ogóle postępowania banków wobec klientów, temat sporów wszystkich pomiędzy bankami a klientami. To jest taki najbardziej jaskrawy przykład, ostatni, potwierdzający ten cytat. No, dziennikarze niestety, ale nie reprezentują swoich czytelników, nie dają im informacji prawdziwych, nie starają się oddzielać faktów od opinii. Robią teksty tendencyjne, robią teksty pod kątem swoich reklamodawców, a nie pod kątem swoich klientów, czytelników, którzy powinni być na pierwszym miejscu. To oni powinni dostać informacje, a nie reklamodawcy, którzy za tymi informacjami stoją. Więc to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, ale myślę, że w większości tematów politycznych, społecznych, ekonomicznych mamy do czynienia z tego typu sytuacją. Więc cały rynek finansowy, tak jak mówię, rynek jest przesiąknięty korupcją, przesiąknięty patologiami. Same media są przesiąknięte patologiami. Zobaczcie Państwo, że ostatnio była dyskusja o wolności mediów, o tym, czy te media są wolne. Media podpisały jakiś list protestacyjny odnośnie tej swojej wolności rzekomej, a cedziły podawały informacje cząstkowe na temat tego, dlaczego ta wolność jest ich zdaniem zagrożona. I akurat zbiegło się to z publikacją mojego filmu Bagno, który opowiada o tym, jak media nie wykonują tej swojej misji społecznej, nie chcą się interesować tematami istotnymi społecznie. W ogóle nie interesujemy się w mediach tematyką społeczną. Nie dociekamy prawdy, nie staramy się dotrzeć do sedna problemu, nie staramy się rozwiązać tych problemów jako dziennikarze, tylko traktujemy je powierzchownie, zbieramy jakieś opinie, szukamy jakichś tematów bardzo łatwych i przyjemnych, które polegają na przykład na bardzo takiej personalizacji jakiegoś problemu, ściganiu jakiejś jednej osoby, a nie dojściu do tego, co jest istotą całego szerokiego spektrum tego problemu społecznego. Tak niestety wygląda to dzisiaj w mediach. W 2005 roku zdobył pan nagrodę Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze za teksty o giełdowych zmowach. I to ten fakt już może mówić, że warto słuchać pana, a przynajmniej przystanąć i zastanowić się nad tym, o czym pan mówi. Ale mimo wszystko ja zadam to pytanie, dlaczego nasi słuchacze mają panu wierzyć? Skąd pan przychodzi, kim jest i dokąd zmierza? Dlaczego robi pan to, co robi? Ja jestem prostym chłopakiem z małego miasta, z biednej rodziny, który nigdy nie miał dojść do takiej pozycji, jaką osiągnąłem. Stałem się dziennikarzem, byłem dziennikarzem przez 30 lat. W czasie tej mojej pracy dziennikarskiej nigdy się nie pomyliłem. Mam wygrane wszystkie procesy sądowe, pisałem o dosyć dużych aferach, sprawach, różnych sporach gospodarczych, politycznych, prawnych. Mam sporo sukcesów na koncie, wiele nominacji do wielu nagród. Ta nagroda Grand Press jest jedną z tych nagród, natomiast zdobyłem też nagrodę w 2000 chyba. W 19 czy 20 roku chyba nagrodę Watergate. Nigdy się nie pomyliłem, nie przegrałem procesu, nie musiałem prostować informacji nieprawdziwych, więc wydaje mi się, że jestem w miarę osobą wiarygodną, a tą wiarygodność próbuję się podważyć przez to, że nie jest to prawda wygodna. To, co ja przekazuję, nie jest wygodne dla moich adwersarzy. No tak to wygląda. A dlaczego robi pan to, co robi?
Ciekawe pytanie. W zasadzie nie powinienem tego robić, bo tak naprawdę mój zawód od dłuższego czasu to był zawód tak zwanego ghostwritera, czyli takiej osoby, która na zamówienie oddaje jakieś materiały, czy to prasowe, czy książki dla innych osób, które się pod tym podpisują. I ja sobie spokojnie z tym taką pracę wykonywałem i z niej dobrze żyłem. I w zasadzie nie powinienem powracać do dziennikarstwa i robić tego, co robię, i starać się zmienić te media, bo od 4 lat w zasadzie ja staram się te media zmienić. Teraz już poszedłem po bandzie, że tak powiem, i postanowiłem wytoczyć im otwartą wręcz wojnę, wszystkim największym polskim mediom. I uważam, że zawód dziennikarza, dla mnie media są bardzo ważnym elementem demokracji. Tak naprawdę media dzisiaj rządzą naszą świadomością, rządzą naszą rzeczywistością. I choć mamy 3 inne władze, to tymi władzami też sterują media. Oczywiście za pomocą mediów próbują sterować nimi inne osoby, osoby wpływu. Natomiast media są kluczowym dzisiaj elementem całej tej rozgrywki polityczno-społeczno-gospodarczej. Więc media są tutaj no, najważniejsze, nie ma nic ważniejszego. Jeżeli nie zmienimy mediów, jeżeli nie zmienimy postawy mediów w kierunku uczciwości tych mediów, to niczego nie zmienimy. Każdy problem społeczny będzie nierozwiązany, dlatego że będzie lekceważony lub pomijany lub fałszywie przedstawiany przez media i w ten sposób będzie zamiatany albo pod dywan, albo rozstrzygany niewłaściwie w sądach, albo nie będą się nim zajmować politycy. Wszystkie te władze, o których mówimy, władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, nie będą działać prawidłowo. Tylko kontrola mediów sprawia, że te władze, te 3 pozostałe władze, mogą tą funkcję swoją spełniać zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czyli tak, żeby było, mówiąc banalnie, sprawiedliwie i zgodnie z prawdą. A ja jeszcze docisnę, czy był jakiś moment w życiu, w przeszłości, nie wiem, w dzieciństwie, w przeszłości właśnie, który zaważył o tym, że to jednak pan podejmuje się takiej jednak misji bardzo nietypowej i no, nie jest to masowe zachowanie. Wie pan co, ja mając jakieś tam trudne momenty w swoim dzieciństwie, uciekłem w książki. Bardzo mi mój umysł ukształtowało czytanie książek, które z reguły wtedy przynajmniej te książki były tak pisane, że te książki bardzo dobrze opisywały kwestie dobra i zła. I zawsze, mimo że czasem się w filmach się często sprzyja tym złym, tak? Bo w filmach było tak, że bardziej nam odpowiadał zły bohater niż dobry. Jeżeli się nie mylę, to w książkach jest dokładnie odwrotnie, że tam jednak identyfikujemy się z bohaterem pozytywnym, z osobą, która prezentuje właściwą stronę, która stoi po stronie dobra, a nie zła. I no, te książki mnie tak ukształtowały, że ja stwierdziłem, że ważne, żeby w życiu być dobrym człowiekiem, żeby postępować, żeby iść drogą prawdy, drogą sprawiedliwości, dobra. I to starałem się przez całe życie prezentować i tą drogą iść. I starałem się też pomagać ludziom złym. To, co dzisiaj na przykład robię, wynika też z tego, że trafiły do mnie jakieś osoby złe, które chciały mojej pomocy. Ja starałem się im pomóc, a to się kończyło niestety powrotem na drogę zła i ja muszę to po prostu ujawniać jako osoba, która nie będzie dla niej łatwiej ominąć to i zostawić to w spokoju, tylko skoro jestem czegoś świadkiem, to powinienem być w zgodzie ze sobą samym i robić to, co wypada, to co należy. I tak to wyglądało. A czy jako... to, może rodzina też miała jakiś wpływ na mnie, tak? Rodzina, która mi przekazywała te wartości no, wyłącznie pozytywne. No, zło było złem, dobro było dobrem, nie było nic pomiędzy, tak naprawdę. Oczywiście nic nie jest czarno-białe, to nie jest tak, że ja twierdzę, że nie ma szarości. We wszystkim można znaleźć szarości, ale tak naprawdę droga dobra i droga zła jest bardzo jasna. No, jak zastanowimy się nad każdą konkretną sytuacją, to jesteśmy w stanie ocenić, co jest w danej sytuacji dobre, a co złe.
Jakie się dzieje zło, to patrzenie na nie jest złe, aprobowanie tego zła jest złe, udawanie, że się tego nie widzi, jest złe, a reagowanie, pomoc ofierze w danym przypadku, ściganie sprawcy, interweniowanie, stanięcie po stronie słabszego, niepozwolenie na skrzywdzenie tej słabszej osoby jest dobrem. No, to są takie bardzo dla mnie oczywiste rzeczy. A pamięta pan, może pan polecić jakiś tytuł i jakieś książki z dzieciństwa, które właśnie pokazuje tam. Zawsze się bałem tego pytania, bo ja przeczytałem masę książek i nigdy nie potrafiłem powiedzieć, która książka jest dla mnie najlepsza. Ja lubiłem takie książki przewrotne często. Znaczy, bardzo mi się podobała książka Mistrz i Małgorzata, to była moja ulubiona książka, ale bardzo też lubiłem na przykład Ojca Chrzestnego. I co tam jeszcze? Zaczynałem jako dziecko takich książek jeszcze typu o Indianach, Złotogór Czarnych, tak coś takiego, jakieś tam przygody Tomka, tego typu rzeczy. W jakiś sposób to mnie też kształtowało. A potem były rzeczy poważniejsze. Bardzo lubiłem literaturę skandynawską. Znaczy ja bym dzisiaj był w stanie wymienić jakieś tytuły z tej literatury, chyba nie, już nie pamiętam. Po prostu potem cała literatura iberoamerykańska, czyli te książki, takie książki jak 100 lat samotności, czy książki tam Rozmowa w katedrze, to chyba Vargas Llosa, jeżeli się nie mylę. Nie, też no nie pamiętam tak naprawdę. No, dużo tego czytałem, gdzieś mi się to wszystko pomieszało. Nie mam pamięci do cytatów. Jakby mi pan zapytał jakiś cytat z jakiejś książki, to pewnie nie byłbym w stanie wymienić żadnego. Ja myślę, że te tropy już wystarczą. Przypomniały mi się z kolei moje lata dzieciństwa, Pan Samochodzik, Winnetu, Karol May. Również, ale właśnie mi się mniej podobały, powiem panu szczerze. Nie wiem dlaczego, miałem takie poczucie, że coś jest fałszu, trochę jest fałszu w tych książkach. Chociaż przecież Złotogór Czarny też nie było napisane przez kogoś stamtąd, kto widział to, co się tam działo. I też było jakąś książką nieprawdziwą, można powiedzieć, ale właśnie, kurczę, ten Pan Samochodzik mi za bardzo nie pasował. No. Okay. I winę tu tak samo. Okay. A na czym powinna polegać, pana zdanie, praca dziennikarza, a na czym dziś polega w praktyce? Powinna polegać przede wszystkim na bardzo dokładnym, rzetelnym zbadaniu sprawy, na wyjaśnieniu danej sprawy, a nie zebraniu tylko opinii jednej czy drugiej strony. I powinna polegać na docieraniu do prawdy i staraniu się przez tą prawdę żebyśmy dochodzili do zmiany sytuacji na lepsze, żebyśmy naprawiali rzeczywistość, żebyśmy zmieniali świat. Ja uważam, że dziennikarstwo może zmienić świat, że podobno były nawet takie przypadki, gdzie dziennikarstwo ten świat zmieniało. Nie chcę podawać przykładów, bo nie wiem, nie pamiętam, czy nie chciałbym po prostu się pomylić i powiedzieć, że gdzieś się to zdarzyło, a to była nieprawda. Na przykład znamy różne głośne afery, ale ja nie wiem, czy tak naprawdę wtedy dziennikarstwo coś pomogło, czy nie. Ale dziennikarstwo ma polegać na przykład film Spotlight, tak, który obejrzałem z wielkim przejęciem. Zresztą kilka takich dziennikarskich filmów było, gdzie wydawało mi się, że te filmy opowiadają o prawdziwym dziennikarstwie, o tym, że trzeba koniecznie dochodzić do prawdy i zmieniać przez tą prawdę świat. I tak to powinno wyglądać. I w Spotlight tak to wyglądało, że dziennikarze krok po kroku dochodzili do prawdy i osiągnęli ogromne efekty, wspaniałe efekty swojej pracy. A w polskim wydaniu niestety wygląda to no, dramatycznie źle, zupełnie odwrotnie. Media no, tak naprawdę odrzucają tych. Im ktoś jest lepszym dziennikarzem, tym jest trudniej mu znaleźć pracę. Ja jak chciałem wrócić w pewnym momencie do zawodu, to rozmawiałem z pewnym wydawcą, który mi powiedział oczekiwania swoje co do mojej pracy i one się całkowicie kłóciły z moim podejściem do tego zawodu. Ja stwierdziłem, że i mu to powiedziałem zresztą, wie pan, wydaje mi się, że nie jestem dobrym kandydatem do tego, na to stanowisko, dlatego że ja mam wszystkie moje cechy i podejście do pracy w tym zawodzie polegają no, zupełnie odwrotności tego, co pan chce robić, czyli pan mu zależy na tym, żeby tytuł był sensacyjny, a nie prawdziwy, panu zależy, żeby się kliknął, a nie wywołał efekt, panu zależy, żeby pan zarobił, a nie zmienił społeczeństwo czy wiedzę tego społeczeństwa, panu zależy na wszystkich tych złych rzeczach, na których mi zależy, żeby z tym walczyć.
On posłucha, no a jak pan będzie zarabiał w takim wypadku? Ja mówię, no poradzę sobie bez pana w takim wypadku. I tak to rzeczywiście się skończyło. Nie podjąłem tej pracy, tak? I tak to wyglądało. Więc dziennikarstwo powinno polegać na tym, że chcemy zmieniać świat na lepsze, tak? W skrócie banalnie. Natomiast polega na tym, że chcemy zarabiać na nieszczęściu. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No właśnie. Wspomniał pan już o wolnych mediach. Ja zadam to pytanie, czy istnieją wolne media w Polsce? No i myślę, że możemy Nie. do tego najbardziej aktualnego tematu, w który się pan zaangażował, w materiał Bagno. Proszę powiedzieć, jak tutaj z tymi wolnymi mediami na tym przykładzie sprawa wygląda? W Polsce nie ma wolnych mediów i tutaj też, żeby była jasność, jest oczywiście taka sytuacja, że są media upolitycznione bardzo mocno po obydwu stronach i mamy do czynienia też z mediami tak zwanymi publicznymi, czyli mediami, które takimi jak TVP, Polskie Radio i różnymi gazetami, które są zależne od tych spółek. I zawsze było tak, że te media zawsze były mediami politycznie uzależnionymi od władzy. Nie było nigdy tak, żeby te media były wolne. Tak, one zawsze były, strona rządząca miała na nie wpływ. I ponieważ taką, a nie inną mamy rzeczywistość ustawową, też takie, a nie inne oczekiwania od mediów publicznych są odnośnie władzy, od strony władzy. One mają pewne zobowiązania do władzy. Więc czasem, ja nie chciałbym bronić tego, co się dzieje teraz w mediach publicznych, ale musimy wszyscy zwracać na to uwagę, że to zawsze tak było. To nie jest tak, że nagle ktoś się obudził, że w mediach publicznych jest propaganda. Ona zawsze była i zawsze będzie, bo media publiczne służą rządowi do przekazywania treści, które ten rząd chce nagłaśniać, propagować i tak dalej. I nigdy nie było tak, żeby media publiczne były wolne. Więc oczywiście dzisiaj można powiedzieć, ktoś może mi zarzucić, że nigdy nie było tak źle jak dzisiaj, ale ja na to odpowiadam, że mnie to nie do końca interesuje, dlatego że dla mnie ważne są wolne media, czyli te media, które starają się kreować tą dyskusję publiczną w Polsce, które mają największy wpływ tak naprawdę na społeczeństwo, bo chociaż jeżeli chodzi o zasięgi telewizyjne, to można to porównywać pewnie, jeżeli chodzi o zasięg telewizji polskiej, a TVN-u na przykład, czy Polsatu, czy innych, to jednak jak spojrzymy na zasięgi wszystkich wolnych mediów, a zasięgi mediów tej drugiej strony politycznej, to myślę, że tutaj dysproporcje są dosyć duże. I tak naprawdę mnie jako liberałowi, jako osobie, której zależy na wolności, zależy mi na tym, żeby to wolne media były tym naszym przekaźnikiem, były naszymi mediami, żeby po prostu w nich znajdować prawdę i te wartości, o których mówiłem, a nie w mediach, które są uzależnione politycznie. I dla każdego dziennikarza uzależnienie polityczne to jest nieporozumienie i dla mnie coś, co się nie powinno zdarzać, bo dziennikarstwo ma polegać na obiektywnym przekazie, oddzieleniu informacji od opinii i powinno polegać na dążeniu do prawdy i zmiany tej rzeczywistości i bez względu na barwy polityczne. Natomiast wszędzie chyba na świecie są media upolitycznione, ale takimi mediami, przynajmniej tak się starającymi prezentować, miały nie być takie media jak Wirtualna Polska, Onet, TVN, Polsat, inne media, Gazeta Wyborcza, nie mówię, ale to jest dzisiaj bardzo zły przykład, to miały być wolne media i nie są. Mhm.
A ten przykład pana materiału filmowego Bagno, jak on pokazuje tą sytuację? No pokazuje w ten sposób, że film, który opowiada o bardzo ważnym problemie społecznym, ponad podziałami, apolitycznym, film pokazujący problem pedofilii, nagle się okazuje, że tym problemem praktycznie nikt nie jest zainteresowany. Nagle się interesuje tym filmem, o filmie nie informuje żadne wolne medium, mimo że to jest ważny problem, że to jest prawdziwa sprawa, że to jest istotna sprawa społecznie. Nie znajdzie pan informacji w trakcie publikacji filmu, bo już teraz się to zaczyna zmieniać, ale ten film próbowano przemilczeć. Próbowano zamieść pod dywan. Wszystkie te największe media, tak zwane wolne media, ten film zlekceważyły. Z oczywistych względów media polityczne, takie jak Republika czy media publiczne, się tym filmem zainteresowały, zaczęły go promować czy też wyświetlać. Ja się na to godziłem, tak samo jakbym się zgodził na prezentację tego filmu we wolnych mediach i wszystkich innych. I ja się nie dziwię oczywiście zainteresowaniu mediów prawicowych, tak to nazwijmy, czy kościelnych. Nie wiem, nawet kościelne to nie wiem, czy się zainteresowały tym filmem, ale po prostu ta narracja w jakiś sposób tym mediom odpowiada. Niemniej jednak to chyba nie tędy droga, żeby mnie wpisywać do jakiegoś obozu politycznego, kiedy ja jestem po prostu rzetelnym dziennikarzem po stronie prawdy. Pokazuję dokładnie prawdę, taka jak ona wygląda. Dla wszystkich jest to prawda taka sama. Tutaj nie ma politycznych żadnych wydźwięków. A że jedna strona politycznego sporu potrafi o tym rozmawiać, a druga nie, jest to dla mnie... Powiem szczerze, może nie zaskakujące, bo się tego spodziewałem, no nie będę ukrywał, że spodziewałem się takiej reakcji, ale myślałem, że kilka mediów, które by chciały być wolne, się z tego wyłamią, a niestety nie. Więc jestem zaskoczony o tyle negatywnie kilkoma przekaźnikami medialnymi, że no nie stanęły na wysokości zadania, nie okazały się mediami, tak? Jeszcze dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą nic o filmie Bagno, rozumiem, że on jest do obejrzenia na YouTubie. Tak jest. W słowach, dwóch, trzech zdaniach opowiada o? Film opowiada o aferze Krzysztofa S., największej w historii polskiej aferze pedofilskiej, która była przez 50 lat ukrywana i zamiatana pod dywan. I gdybym ja się z tej zmowy milczenia nie wyłamał, to prawdopodobnie nigdy państwo byście o tej aferze nie usłyszeli. Po tym, jak ja się wyłamałem, zrelacjonowały to praktycznie wszystkie media, ale trzeba było je do tego zmuszać, wręcz szantażować, żeby one o tym informowały. Udało się do tego doprowadzić, że informowały, ale po 4 latach od tego informowania generalnie wszyscy uznali, że nic się nie stało, że ten człowiek, przestępca, który krzywdził dzieci, który skrzywdził prawdopodobnie kilkaset dzieciaczków, a mamy dzisiaj 40 ofiar z imienia i nazwiska, ale tych ofiar jest na pewno dużo więcej, że ten człowiek nie poniósł żadnej odpowiedzialności i to w zasadzie odpowiadało mediom. Uważały, że to nie ich rola jest, żeby się pytać, dlaczego ten człowiek jest na wolności, dlaczego nie interesujemy się tym, dlaczego nie wspieramy ofiary, dlaczego nie ścigamy tego sprawcy. Gdyby ten sprawca był sprawcą z kościoła, wszystkie media by się na to rzuciły. Natomiast sprowadzono problem pedofilii, bardzo ważny problem społeczny, problem dotyczący praktycznie każdego środowiska, problem dotyczący wszystkich miejsc, gdzie mamy kontakt z dzieci z autorytetem, no problem dotyczący też wielu rodzin. Niestety ten problem został sprowadzony do problemu walki z kościołem, zamiast do problemu walki o dobro dzieci i ochronie tych dzieci i ściganiu skutecznym sprawców w każdym środowisku. Tego nie ma. Mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, gdzie tuszuje się w sposób systemowy sprawy pedofilii elit. Ja mam kilka takich spraw, w zasadzie nawet kilkadziesiąt, ale kilka jestem w stanie w tym momencie obsłużyć i zrobić dobrze. I to pokażę w drugim części filmu, jak okrutnymi sprawami i sytuacjami mamy do czynienia, co nikogo tak naprawdę nie interesuje. I
Natomiast no problem jeżeli problem dotyczy kościoła, to oczywiście wszystkich interesuje, ale poza kościołem już nie. A tymczasem jest dokładnie odwrotnie. W tym środowisku elit są sprawcy bezkarni, czyli należy się tym interesować, należy się zajmować tym, dlaczego oni są bezkarni, a w środowisku kościoła już teraz tej bezkarności nie ma. Tam każdy sprawca, który zostanie zgłoszony, zostanie bardzo surowo osądzony. Ja powiem szczerze, gdy czytałem jedną z rozmów z panem, ale też pana wpisy o tym filmie Bagno, przypomniałem sobie inną historię, historię tak zwanej seksafery w samoobronie. W tym miejscu państwu bardzo polecam taką pogłębioną analizę tego przypadku manipulowania i kłamstw dziennikarzy w Polsce, którą przybliża pani Ewa Migaczewska w książce Imperatyw zysku o komercyjnym modelu przekazu medialnego i jego twórcach. Dla przypomnienia, w 2006 roku Gazeta Wyborcza piórem Marcina Kąckiego opublikowała tekst Praca za seks, który pociągnął za sobą całą lawinę kłamstw i manipulacji bodaj wszystkich polskich mediów. Chodziło o to, że w samoobronie można było pracować w zamian za seks. Pojawia się tam słynna Aneta Krawczyk. Wszystko to się działo w 2006 roku. Ja wtedy miałem taką, świetnie się tym tematem interesowałem. Teraz po latach, kiedy to przeczytałem, jak sprawy się miały dokładnie, no to włosy dęba mi stanęły na głowie. W jaki sposób dziennikarze mogą się posuwać do jakiego dna, właściwie skrobać pod dnem, żeby tylko oskarżyć, kłamać i manipulować i zwiększać, rozumiem, też swoje zasięgi. I to robiły tutaj w tej analizie wszystkie poczytne, wysokonakładowe z głównego nurtu gazety, w tym Gazeta właśnie Wyborcza, Dziennik, Super Express, Nasz Dziennik, Fakt i tak dalej, wzięły to wszystkie inne media, też te takie lokalne, regionalne, wojewódzkie. Później się okazało, że to było to oskarżenie posła Łuźwińskiego, później posła Lepera, niezależnie co się o nich myśli jako o politykach, po prostu było jednym wielkim kłamstwem. No i sobie o tym właśnie przypomniałem, kiedy pan opowiada o tej sytuacji, która jest w tej chwili teraz. I no właśnie, no po prostu rodzi się pytanie, o czym to świadczy. No właśnie, o czym to świadczy? Znaczy to świadczy o tym, że dla pieniędzy jesteśmy w stanie porzucić wszelkie swoje zasady, bo opłaca nam się napisać coś sensacyjnego bez zbadania sprawy. No taka jest prawda. No dziennikarzom opłaca się pisać nieprawdę, bo to się lepiej sprzeda niż prawda. To, o czym panu powiedziałem wcześniej w tej rozmowie z tym wydawcą, no to dokładnie o to chodziło, że ty nie masz dochodzić do prawdy, tylko masz robić sensację. Sensacja się sprzeda, a prawda się nie sprzeda, bo prawda kosztuje dużo więcej, prawda wymaga rzetelności, wymaga podejścia, na końcu wychodzi, że nie ma tematu. Więc to żaden sens jest pracowanie nad prawdą. Sensem jest robienie sensacji. No, tutaj w przypadku filmu Bagno mamy do czynienia z sytuacją takiego pana adwokata, który doprowadza, celowo tuszuje sprawy, doprowadza do konfliktów, żeruje jak hiena na sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, krzywdzi ofiary i swoich klientów, nie reprezentuje ich właściwie i doprowadza do specjalnego, celowego konfliktu z Kościołem, nie po to, żeby pomóc swoim klientom, tylko żeby ten konflikt jak najbardziej zaostrzyć, bo to mu przynosi pieniądze. Dokładnie tak samo media postępują. Im nie zależy na tym, żeby naprawić coś w jakiejś sytuacji, zmienić tą rzeczywistość na lepsze dla jakichś grup społecznych, tylko zależy, żeby ten konflikt trwał, bo wtedy mamy tematy. Wtedy możemy kogoś gonić, możemy kogoś
zmieszać z błotem, bo wtedy to się sprzeda. Bo prawda i takie rzeczy, wyjaśnienia się nie sprzedają, sprzedają się oskarżenia. Im mocniejsze, tym lepsze. Potem nikt nie pamięta, nikt nie docieka, czy to była prawda, czy nieprawda. Każdy myśli, a jeżeli coś takiego rzucono publicznie, to znaczy, że coś było na rzeczy. I to wystarczy. No, to, o czym pan powiedział, ja nie znam co prawda dokładnie analizy tej sprawy, ale tej sprawy w samoobronie, więc, ale chętnie przeczytam, bo jak pan mnie zaintrygował tym, że ktoś to analizował, bo ja miałem wtedy bardzo duże wątpliwości co do tych wszystkich materiałów, ale nie wypowiadałem się na ten temat, bo nie znałem materiału dowodowego. Więc no tak, nie wiem, jak to wyglądało i nigdy tego nie analizowałem, ale no wątpliwości co do przekazu mediów były tam potężne. Już pomijam to, że jakieś tam próbki się potem nie zgadzały, czy ktoś, no prawdomówność jakichś osób chyba mocno ucierpiała na twierdzeniu, że takie dowody mają przesądzić o czymś. Ale to jest jakby mało istotne, bo ja nie znam tego tematu na tyle dobrze, żeby o nim się wypowiadać kompetentnie. Tak, ja zawsze stałem na stanowisku, że powinniśmy rozmawiać o tym, na czym się znamy. Ja akurat na aferze w samoobronie się nie znam, więc nie mogę się wypowiadać. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o media, ich podejście i to, w jaki sposób się zachowują, co jest dla nich ważne, jak bardzo są niestety nierzetelne dzisiaj, no o tym mogę się wypowiadać z dużą pewnością siebie, dlatego że po prostu sam to obserwowałem od 30 lat, więc tak to wygląda. A co radzi pan obywatelom szukającym prawdy? Weryfikować informacje z różnych źródeł, samodzielnie myśleć, czytać książki. W książkach jest prawda. W książkach książki są dużo lepszym źródłem informacji niż media elektroniczne. W książkach jest pogłębiona wiedza, ale przede wszystkim książki nie narzucają z pewnego sposobu, znaczy większość książek, kiedyś przynajmniej takie książki były, nie narzucały jakiegoś sposobu myślenia, bo dzisiaj pewnie powstają książki ideologiczne, które narzucają nam jakiś sposób myślenia. Ale te stare tak nie robiły. Stare starały się opisać jakiś problem. Więc czytać książki, słuchać wielu opinii, słuchać przede wszystkim, bo tu jest i czytać, bo tu jest ten największy problem. Ja mam problem, na przykład staram się napisać jakiś post, a ktoś mi potem pisze, ale po co ty tyle piszesz, przecież tego nikt nie przeczyta. No i to rzeczywiście, jeżeli nikt nie przeczyta, no to trudno dyskutować, tak? Jeżeli ktoś nie przeczyta dłuższego materiału, trudno jest prawdę zawrzeć w tweecie, w trzech zdaniach, w dwóch zdaniach, tak? Jeżeli ktoś chce poznać rzeczywistą sytuację, powinien przeczytać całość tego materiału. A co dopiero, jeżeli mówimy o sprawach sądowych, gdzie trzeba przeczytać akta, gdzie jest na przykład kilkadziesiąt tomów akt. No, jeżeli ktoś chce mówić, wypowiadać się kompetentnie o danej sprawie, powinien te akta przeczytać. Tak? A tego nie ma. No, ale my jesteśmy od tego, żeby te akta czytać na przykład i jakoś relacjonować. Znaczy my byliśmy, bo tam ja się nie uważam już za dziennikarza, ale byliśmy od tego, żeby to robić. No ale jeżeli przestaje się nas czytać, bo za długo piszemy, no to przestaje to mieć jakikolwiek sens. No i dzisiaj, no widzicie państwo, to przecież ja nie uprawiam żadnej demagogii. No wejdźcie sobie na jakikolwiek portal i zobaczcie, o czym oni nie piszą. Tak Węglarczyk, który mówi, no, umie, że on nie ma czasu, bo pracuje od 7 do 22. I wejdźmy sobie na Onet, prześledźmy, o czym ten człowiek, za co ten człowiek odpowiada, bo przecież chyba czuje się odpowiedzialny za treści, które są publikowane w tym medium. A już nie mówię o Gazecie Wyborczej, która po prostu jest dla mnie już przykładem, takim jaskrawym przykładem tego, jak nie należy wyciągać wniosków po czytaniu jednej gazety. Tak? Dobrze, na koniec pytanie dziwne. O co nikt nigdy pana nie spytał? Takie pytanie, o co nikt mnie nigdy nie spytał? Nie wiem, Boże kochany, to takie pytanie, że ja muszę wymyślić pytanie, tak? Czy odpowiedź. Nie, ja staram się nie zmyślać odpowiedzi. To jest. Staram się zawsze odpowiadać prawdziwie i uważam, że trzeba zawsze mówić prawdę, a ta prawda nie wymaga zastanowienia, więc ja zawsze mówię to, co myślę i co ten, ale nie znam pytania, którego mi nie zadano. To jest takie bardzo fajne, filozoficzne pytanie, nie? No tak, może jest coś takiego. Nie wiem.
Powiem panu szczerze, jak mi się teraz zastanowił, ja jeszcze jestem do tego bardzo zmęczony, więc jakbym miał No. się zastanowić, co tak naprawdę, czy jest jakieś fajne pytanie, o tak bym może zapytał, czy jest jakieś fajne pytanie, które bym chciał, żeby mi zadano, a mi nie zadano. No, no właśnie. Ja myślę, że nie wiem, czy ktoś mi zada, ale ja bym powiedział, że ja bym zawsze chciał usłyszeć pytanie, czym jest dobre, a czym jest zło, bo ja uważam, że zawsze we wszystkich kwestiach to jest taka rzecz podstawowa. Zawsze jest zło i dobro. I ta walka zła z dobrem jest osią całego konfliktu we wszystkich miejscach. Bardzo ciężko czasami ocenić, co jest złem, a co jest dobrem, ale można to zrobić. A ludzie starają się często uciekać od tej odpowiedzi, kiedy wymaga ona tylko tego, żebyśmy przysiedli na chwilę, zastanowili się nad tym, czym jest to dobro, czym jest zło. I da się na to odpowiedzieć, da się wyciągnąć ten wniosek po analizie dokładnej, po weryfikacji źródeł, po tym, żeby różne opinie, różne poglądy przeanalizować i dochodzimy do jakiegoś wniosku. No oczywiście w tym wymiarze takim prostszym zło i dobro jest jakby też oczywiste właśnie to, o czym mówiłem, ta reakcja na to, że ktoś, nie wiem, kogoś krzywdzi, to wiadomo, że trzeba zareagować. Aczkolwiek możemy mieć sytuację na przykład, że wchodzimy w jakąś sytuację, że ktoś kogoś bije, ale bije dlatego, że na przykład się bronił, tak? Może być taka sytuacja. I co wtedy atak na tego, który bije, będzie atakiem na tego, który się bronił. Niemniej jednak może już nie powinien dalej atakować, skoro się obronił i wygrał. To może dobijanie tego przeciwnika nie jest dobrą reakcją, więc tu też się da to dobro wyciągnąć. No nie wiem, takie dziwne zakończenie naszej rozmowy być może. Dobrze, filozoficzne. Myślę, że za mało filozofii dzisiaj na świecie. I... Tak, filozofia jest bardzo fajna i warto sobie dywagować nad tym wszystkim. Wie pan co, mi strasznie brakuje, to nie wiem, czy to jest jakieś pytanie, które można zadać, ale ja bym chciał powiedzieć, bo staram się wszędzie, gdzie mówię dzisiaj, to przekazywać. Mi strasznie brakuje takiej normalnej dyskusji bez agresji, bez odwracania się od problemu, a skupiając się na jakichś personaliach. Brakuje mi tego, że nie potrafimy dochodzić do jakiegoś konsensusu. Do tego oczywiście można nie dochodzić, bo mamy prawo mieć inne zdania, ale brakuje mi bardzo szacunku do adwersarzy, do rozmówców, do tego, żebyśmy nie napędzali się tą nienawiścią. Powinniśmy wykluczać w ogóle z dyskursu publicznego, z dysput politycznych i tak dalej wszystkie osoby, które starają się krzewić nienawiść i agresję w stosunku do przeciwników. To jest bardzo zła droga i powinniśmy my w mediach pilnować tego, że każdy, kto będzie napastował swojego przeciwnika politycznego, to powinien być po prostu wykluczony z tej debaty. I musimy dążyć do tego, żebyśmy znajdowali jakąś nić porozumienia, nawet jak bardzo się różnimy, bo mamy prawo do tych swoich innych poglądów. I nasz przeciwnik, człowiek, który inaczej myśli, to nie jest nasz wróg. To jest człowiek po prostu, który inaczej myśli. I tutaj w obliczu tych zagrożeń zewnętrznych, które stoją przed Polską dzisiaj, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy w trakcie wyborów, w trakcie wszelkich dyskusji politycznych, publicznych podkreślali to, że my jesteśmy jednym narodem, który nie powinien dawać się skłócić, dzielić. Mamy prawo się różnić, mamy prawo się krytycznie oceniać. To jest ważne, żebyśmy nie zatracali swojego podejścia i swojego zdania w tym wszystkim, ale żebyśmy jednak starali się dojść do jakiegoś poziomu rozmowy, żeby ten nasz przeciwnik nie czuł się przez nas obrażony, bo to jest niepotrzebne. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Mariusz Zielka, którego film Bagno bardzo polecam. Dostępny jest na YouTubie. Panie Mariuszu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl
oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!